Rozwiń skrzydła. W audycji Rozwiń skrzydła witają Państwa Joanna Raś i Aneta Kuberska. Dziś razem z nami w studiu psychoterapeuta Piotr Domaracki z Centrum Edukacji i Terapii w Czechowicach-Dziedzicach. Witamy serdecznie. Dobry wieczór. A dziś spotykamy się już właściwie w okresie świątecznym. Temat, który dzisiaj chcemy podjąć, być może dla wielu z Państwa jest trudnym tematem. Dziś chcemy rozmawiać o konfliktach w rodzinie. Święta często w reklamach zwłaszcza są przedstawiane w taki idealistyczny, sielankowy sposób, moglibyśmy powiedzieć. No i one dla wielu pewnie takimi właśnie są. Są takim czasem spokoju, radości, czasem, który poświęcamy, czasem, który spędzamy z naszymi najbliższymi, ale zdarza się też tak, że żeby spotkać się z tymi najbliższymi, musimy pokonać w sobie lub oni muszą w sobie pewne zaszłości pokonać, zaszłości wynikające z nieporozumień, z konfliktów, z kłótni. Dzisiaj o tym wszystkim będziemy rozmawiać właśnie w audycji Rozwiń skrzydła. Pierwsze pytanie trochę naiwne jest takie, czy chrześcijanin to jest taki człowiek, który się nie kłóci? Czy w ogóle taki idealistyczny obraz człowieka, który nie ma żadnych konfliktów i żyje w spokoju, czy to jest właściwy obraz? No myślę, że jest to obraz nieprawdziwy. Chrześcijanin, który mówi, że nie ma konfliktów i nie wchodzi w konflikty, chyba żyje w kłamstwie. W związku z tym chrześcijanin ma świadomość, że wchodzi w konflikty z ludźmi, bo taka jest natura ludzka, że spotykając się z drugim człowiekiem, wchodzimy w konflikty. Mamy różne zdania, różne patrzenia. Wynika to z naszych temperamentów, z osobowości, z różnicy płci. To powoduje sytuacje konfliktowe. Istotą jest to, czy my w tej sytuacji konfliktowej potrafimy mimo wszystko spotkać się, czy my w tej sytuacji konfliktowej nie poobrażamy się wzajemnie, nie poranimy słowami, które są krzywdzące. Istotą jest to, czy my w tej sytuacji konfliktowej potrafimy się spotkać, rozmawiać i pokazać różnice zdań i dalej zachować jedność. Czyli jakby niekoniecznie musimy unikać kłótni, niekoniecznie musimy unikać tak maksymalnie konfliktów, bo jak pan powiedział, one są naturalną sprawą w naszym życiu. Ja bym powiedział inaczej, że nie musimy. My mamy wręcz, myślę, obowiązek dla dobra, dla jedności, zwłaszcza w rodzinie, nazywać sytuację konfliktową. To mi sprawia przykrość. Kiedy jest taka i taka sytuacja, to mnie denerwuje. Kiedy unikamy, milczymy na temat sytuacji konfliktowych, budzimy w sobie stopniowo złość, stopniowo rośnie napięcie i z powodu babci nieupokładanych w przedpokoju jest taka ciążnista awantura, że pół Wigilii może być zepsuta. A to były tylko babcie w pokoju. Czy dziecko, które nie ubrało babcią, tak jak w przypadku u mnie w domu, mam czwórkę dzieci i dwójka notorycznie chodzi w skarpetkach po mieszkaniu. I to, żeby z tego nie powstawał jakiś szczególny konflikt, to właśnie nazywać sytuację na bieżąco. To jest coś, co mnie denerwuje. Mój Filip wie, wiesz, że tatuś się teraz denerwuje, wiesz o co chodzi. No tak, tato, już idę. I idzie po babcie. No właśnie, ale panie Piotrze, to jest tak, że takie nazywanie rzeczy po imieniu, nawet takich sytuacji właśnie konfliktowych, których wolelibyśmy uniknąć, ono wymaga pewnego, w jakiś sposób chłodnego, racjonalnego podejścia do tej kwestii, bo takie stwierdzenie, wiesz, to sprawia mi przykrość, to kiedy tego słuchamy, to myślę, że możemy odnieść to do takich sytuacji, kiedy emocje w pewien sposób są na wodzy albo już ochłonęły, ale zdarzają się takie sytuacje konfliktowe, które przychodzą nagle wraz z nadejściem ogromnych, negatywnych w pewien sposób emocji. Co wtedy? No jeżeli jest to sytuacja dla nas zaskakująca, taka nagła, rzeczywiście jakby nie mieliśmy świadomości, że w nas wzrasta napięcie, tylko no jakby spadło na nas jak grom z jasnego nieba, myślę, że jest możliwość powiedzenia jestem wściekły i zamknąć się w łazience na przykład na chwilę, aż ochłonę trochę. Żeby nie powiedzieć więcej przykrych, niedobrych słów. Warto w tym momencie się wycofać i odejść gdzieś na miejsce ustronne, zanim rzeczywiście człowiek tak wszystko z siebie wyrzuci. Żeby ułożyć, co mnie zabolało. Po to, żeby stłumić to w sobie i wyjść za chwilę i powiedzieć, dobra, nie ma sprawy, tylko żeby wyjść i powiedzieć, wiesz, zabolało mnie, wyprowadziło mnie z równowagi to, że. Ale żeby mógł zebrać te myśli, to ja potrzebuję rzeczywiście tych 5 minut zastanowienia się, zobaczenia, co się dzieje we mnie w środku. Tylko rzeczywiście my mamy trudność mówienia o swoich uczuciach. Robimy ciążniste awantury czasami, potrafimy wyzywać kogoś, natomiast mamy trudność w powiedzeniu tego, że jest mi przykro, jestem wściekły, mam złość na ciebie. To mamy trudność powiedzieć. Natomiast możemy jakoś, nie przychodzi nam z trudnością wyzywać na kogoś, mówić przykre słowa, być ironicznym. To jest
czasami w ten sposób ogromnie ranimy bliskich nam. No ironia bywa taką zakamuflowaną bardzo złością. Tak, agresją. Niejawną, ale jednak. Bardzo silną i głęboko raniącą, przed którą trudno się obronić. Trudno jest powiedzieć, zraniłeś mnie teraz. I tutaj dochodzimy do takiego momentu chyba pytania o to, co zrobić, żeby właśnie te konflikty nie wybuchały z siłą wielkiej burzy. Czy można się jakoś przygotować na takie trudne sytuacje i też jak należy pracować ze sobą samym, żeby właśnie ostatecznie w sytuacji konfliktu radzić sobie, żeby nie przeradzał się ten konflikt dla nas właśnie w wielką burzę z piorunami. Przygotowywanie do konfliktów to jest w zasadzie od dzieciństwa się przygotowuje swoje dzieci poprzez wychowanie, kiedy nie tłumimy wyrażania ich uczuć, kiedy pozwalamy mówić, co czują. Kiedy dziecko, gdy się wywróci i płacze, to nie mówimy już cicho, już dobrze, bo już jest mamusia, bo już jest tatuś, tylko boli. Oj, widzę, że bardzo boli. I wtedy dziecko dużo szybciej się uspokaja, ale uczy się wyrażania uczuć. Kiedy dziecko się złości, że się coś zepsuło, o, widzę, złościsz się, bo się coś zepsuło, uczy się wyrażania uczuć. A za tym idzie potem tak, że kiedy jesteśmy już w życiu dorosłym, to przygotowanie takie, żeby te konflikty nie narastały, to mówić na bieżąco o sprawach, które nas bolą. I teraz tak, no nie jest to proste. Ktoś, kto dotąd nie mówił, dotąd był zamknięty, no jak ma zacząć od tak? Zacząć mówić, co mu się dzieje, co sprawiło przykrość. I myślę, że tutaj warto iść po taką biblijną radę. Święty Paweł, o mamy właśnie rok świętego Pawła, mówił coś takiego. Gniewajcie się, a nie grzeszcie. Nie nad waszym zagniewaniem nie zachodzi słońce. Zdaje się, nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale coś w tym rodzaju było. Ja pamiętam z własnego doświadczenia wprowadzenie tej zasady do życia rodzinnego. I pamiętam, jakie to na początku było też trudne, kiedy wieczorem, no właśnie trzeba było sobie powiedzieć, co mnie gniewało, w cudzysłowie, prawda? Z czym mi dzisiaj było trudno wobec współmałżonka, wobec współmałżonki, nie? I też nawzajem usłyszeć, że kiedy były momenty, zgrzytnęło, ktoś się zamknął, ktoś zamilknął, to potem właśnie wieczorem był ten wyzwalacz, tak? Zachodzi słońce. Czy my możemy się pojednać, powiedzieć sobie, co się takiego dzieje? To nie chodzi o na siłę powiedzieć przepraszam, tylko właśnie powiedzieć, zabolało mnie, było mi przykro. To była taka sytuacja, która była tak trudna dla mnie. I to jest właśnie, myślę, jeden ze sposobów na to, że zachowujemy się impulsywnie, jak się zachowujemy. Nie jesteśmy sztucznymi ludźmi, no, jesteśmy z krwi i kości, a więc bywają i słowa takie, które, no, potem ich żałujemy. A po to jest ten moment, żeby się zatrzymać i powiedzieć, może w ramach nawet autorefleksji, myślę, że cię zraniła moja reakcja, moje słowa, moje zachowanie. No to już by było naprawdę super, jakby to była autorefleksja. Ale też jest miejsce na to, żeby usłyszeć od tej drugiej osoby, prawda? Że ktoś mówi, wiesz, było to dla mnie przykre, było to dla mnie trudne. Spotkać się i powiedzieć sobie, co było trudne. Zorganizować czas na powiedzenie rzeczy, które były trudne do zniesienia, do przyjęcia. Panie Piotrze, czy to jest ważne, żeby mówić sobie o wszystkich przykrościach, komunikować w rodzinie o wszystkich przykrościach, które zdarzyły się danego dnia, żeby je wypowiadać? Ja zadaję to pytanie, bo Asia zaczęła od pytania o chrześcijan, o to, jak chrześcijanie postrzegają sprawę konfliktów i kłócenia się. No i myślę, że jest w nas coś takiego też, taka tendencja do tego, żeby traktować przebaczenie jako przemilczenie pewnych kłopotliwych spraw. Czy należy przemilczać? Czy na tym budować przebaczenie? Czy też rzeczywiście należy o wszystkich kłopotliwych, konfliktowych sprawach porozmawiać? Ja w swojej praktyce psychoterapeutycznej zdarza się, że spotykam klientów, pacjentów, którzy wskutek właśnie fałszywego obrazu chrześcijaństwa znoszą cierpienie od najbliższych jako krzyż. Tak, to jest mój krzyż i cierpią latami, doprowadzając swój stan zdrowia psychicznego na krawędź choroby psychicznej, do ciężkich objawów psychosomatycznych, uszkodzeń organizmu. To nie jest tak. Myślę, że najbardziej miłosierna i najbardziej wybaczająca we wszechświecie istota, jaką jest Pan Bóg, dała nam 5 warunków pojednania się ze sobą, więc jak? Ja jako człowiek mam być lepszy od Pana Boga i tak wybaczyć od tak, nie? Bo wiesz, ja jestem wybaczającym chrześcijaninem. Na pstryknięcie palcem. No, tak jest. To jest pewna pułapka, to jest takie pewne oszukiwanie się. Ja chcę wybaczyć. Tak, ja szukam jedności, ale warunkiem do pojednania, no mamy jasno określone przez Kościół, a więc najpierw nazwanie, co się stało. Uznanie wielkości win, żałowanie przez sprawcę, który zranił nas. Wiesz, przepraszam, no żałuję, że to zrobiłem. Wyznanie tego, więc dialog. Przecież my idziemy do sakramentu pojednania, prawda? Wyznajemy przed Panem Bogiem. Więc mamy dialog.
to tu też jest dialog dwojga ludzi. Jak bez tego dialogu, tak od razu, o tak, masz wybaczone. Ja myślę, że właśnie wizja chrześcijańska jest bardzo zdrowa. I zdrowo trzyma człowieka, pokazuje mu zdrowy kierunek w relacjach i pozwala zachować właśnie równowagę psychiczną i też dobrą kondycję rodziny. Właśnie budowanie prawdziwej jedności, a nie takiej udawanej, cukierkowatej. I potem przychodzą też osoby i mówią: słuchaj Piotrek, ty wypisujesz zwolnienie od świąt Bożego Narodzenia, bo wiesz, jak mam tą, i teraz pada takie brzydkie słowo, które nie należy używać na antenie, atmosferę świąteczną przeżywać, to ja dziękuję bardzo, nie? Bo udawaną, cukierkową i tak dalej, nie? To jest właśnie ten dramat, że my udajemy jedność, my udajemy miłość. Prawdziwa miłość spotyka się z trudnymi faktami. Dziś o tym, jak nie udawać w święta i jak przeżyć to, jak pojednać się ze swoimi bliskimi, jeżeli trwamy z nimi w konflikcie, jak te konflikty rozwiązywać. Dziś o tym wszystkim rozmawiamy w audycji Rozwiń Skrzydła. Za kilka minut do naszej rozmowy wrócimy. Rozwiń skrzydła. W audycji Rozwiń skrzydła dziś rozmawiamy o konfliktach rodzinnych. Być może jesteście Państwo zaskoczeni, że w okresie świątecznym właśnie taki temat podjęliśmy w naszej audycji. No ale razem z Asią pomyślałyśmy sobie, że święta dla niektórych są naprawdę sporym wyzwaniem. Mogą właśnie od tej strony być sporym wyzwaniem. I dziś rozmawiamy o tym, jak się wspólnie ze swoimi bliskimi spotkać w te święta, tak aby niczego nie udawać i aby móc się prawdziwie przy świątecznym stole pojednać. A o tym wszystkim nam dzisiaj mówi Pan Piotr Domaracki, psychoterapeuta. Już mówiliśmy o tym, że najlepiej oczywiście załatwiać sprawy na bieżąco, uczyć się wypowiadać, zwłaszcza te trudne dla nas rzeczy, no ale czasami jednak tak się dzieje, że to się nie udaje z jakichś powodów i na przykład właśnie siadamy do świątecznego stołu, będąc w konflikcie. Co wtedy? Czy to jest moment, czas, żeby próbować tę sytuację rozwiązać? No pytanie nie jest proste. No, na pewno nie jest okazja siadania do stołu świątecznego, nie jest okazją załatwiania spraw konfliktowych, zwłaszcza z dawnej przeszłości, czy trudnych spraw, które dotąd się nie udało rozwiązać. Natomiast jest okazją do tego, żeby usiąść w prawdzie naprzeciwko siebie i żeby prawdziwie popatrzeć na siebie. I być może powiedzieć z miłością: wiesz, trudno mi nieraz bywało. Myślę, że dobrze by było, jakbyśmy znaleźli kiedyś czas na rozmowę. Cieszę się, że dzisiaj w takiej miłej atmosferze możemy spożywać ten posiłek, czy dzisiaj w tej miłej atmosferze możemy tutaj rozmawiać. O, jak dzisiaj jest wspaniale. Zależy mi na takich chwilach w innym czasie. Chcę z Tobą porozmawiać o tym, umówmy się na... I teraz znajdujemy czas, kiedy warto spotkać się na czas trudnej rozmowy, bo właśnie święta to jest też pewna świętość, pewne sakrum i też no jakby nie profanujemy pewnej atmosfery. Jak w kościele się w jakiś sposób nie zachowujemy, czy w jakiś sposób się ubieramy, tak do stołu świątecznego też się ubieramy i nie profanujmy tego stołu czyszczeniem spraw zaległych, starych, załatwianiem różnych innych rzeczy. Natomiast, tak jak powiedziałem, nie udawajmy, bądźmy w prawdzie. To otworzy szansę na to, żeby autentycznie ten stół był miejscem pojednania. Kiedy będziemy mogli właśnie w prawdzie powiedzieć: wiesz, były trudne chwile, ale cieszę się, że dzisiaj ze spokojem obok siebie siedzimy, spoglądamy sobie w twarz. Co chyba nie oznacza, że samo to siedzenie obok siebie i spoglądanie sobie w twarz możemy uznać jako załatwienie konfliktu. To, tak jak powiedziałem, to jest odłożenie, odwieszenie sprawy na jakiś czas, że my do tego wrócimy. Że to nie jest tak, że dla mnie nie ma sprawy. Wiesz, ty przesadzasz, że są jakieś tam problemy. Bo tu jest też kwestia dialogu, żeby ta druga osoba też jakby powiedziała: rzeczywiście były trudne momenty, porozmawiajmy o tym kiedy indziej. Bo będzie trudność przy tym stole świątecznym, kiedy jedna strona powie: wiesz, były trudne momenty, chcę o tym kiedyś porozmawiać, a druga mówi: wiesz co, jak zwykle przesadzasz, strzepiasz się, znowu chcesz zepsuć atmosferę świąteczną. No tu, jeśli nie ma tego dialogu, no to nie ma sensu dalej brnąć, prawda? Ktoś bardziej dojrzały wysłał sygnał, nie ma sensu dalej brnąć, po co sobie psuć atmosferę? Trudno. No dobrze, panie Piotrze, ale jeśli taka sytuacja, właśnie ten brak obustronności w interpretacji pewnego
konfliktu, jeśli taka sytuacja występuje, jeśli ona dotyczy na przykład małżonków, albo na przykład rodziców i dorosłych dzieci, to rzeczywiście ta, jak pan powiedział, bardziej dojrzała osoba, która mówi o pewnym konflikcie, który istnieje wprost, czy rzeczywiście ona powinna sobie powiedzieć, to nie będę w to już brnęła dłużej, skoro to tego nie uznajesz? Święta. To ja powiedziałem, żeby zachować pewne sakrum, pewną przestrzeń tych świąt. Natomiast jeżeli ja mam taką informację zwrotną, że nawet w czas taki święty nie potrafię nawiązać dialogu z drugą stroną, to być może potrzebuje profesjonalnej pomocy. To być może rzeczywiście potrzebuje sięgnąć po jakąś konsultację. Co się takiego dzieje, że nie potrafię nawiązać dialogu z bliskimi mi? Czy to są rodzice, czy to jest współmałżonek? To jest właśnie potem w tej konsultacji, bo to nie zawsze jest od razu psychoterapia, w takiej konsultacji ze specjalistą można znaleźć odpowiedź, czy jest wymagana terapia małżeńska, czy też na przykład nabycie jakiejś umiejętności komunikowania się do dorosłych rodziców, bo nie robi się terapii pomiędzy rodzicami a dorosłymi, czy samodzielnie już żyjącymi dziećmi. To jest już tak, że te dzieci dorosłe już muszą nauczyć się same żyć i nie chodzi o zmienianie rodziców, tylko oni się muszą nauczyć żyć z tymi rodzicami i tu potrzebują profesjonalnej pomocy, żeby nie cierpieć, bo nasze życie nie jest po to, żebyśmy jakby skoncentrowali się tylko na cierpieniu, na bólu, na asekurowaniu się przed kolejnym zranieniem czy przed kolejną trudną sytuacją. Przecież mamy żyć szczęśliwie, radośnie, uśmiechać się do siebie, a to ma wychodzić z głębi serca, z głębi radości, tak? No to stąd potrzebne jest właśnie takie szukanie, gdzie są przyczyny tego wszystkiego, tak? I do tego będzie potrzebna profesjonalna pomoc. To mnie zaintrygowało, co pan powiedział, bo właśnie interesuje mnie, co w takiej sytuacji, kiedy problem widzi tylko jedna strona. Czy wtedy jest jakaś szansa na zmianę? Bo właściwie wydaje się, że zmienić możemy tylko siebie, tego drugiego człowieka nie jesteśmy w stanie zmienić, i tylko jakby możemy nadać pewien komunikat, że dla nas trudność istnieje, ale nigdy nie wiemy, co dostaniemy z tej drugiej strony. Tak, natomiast mamy różne sposoby komunikowania się. Mamy sposoby jakieś wytrenowane i one bywają czasem nieskuteczne wobec danej osoby. I po to jest potrzebna ta konsultacja specjalistyczna, żeby nauczyć się nadawać komunikaty w inny sposób i być może ta druga strona usłyszy. Podkreślam, być może to jest drugi człowiek, on jest wolny. Zdarzają się sytuacje, kiedy komunikat jest nadawany na wszystkich falach możliwych, na wszystkich kanałach przekazu, kiedy komunikat jest w różnych formach przekazywany i ta osoba nie chce go usłyszeć. Nie, że nie potrafi, nie chce. I wtedy jest dramat. Tak, że to już jest wtedy bardzo trudna sytuacja. Nie mamy rzeczywiście wpływu na drugą osobę, ale to są niezwykle rzadkie sytuacje. Najczęściej nam się wydaje, że się nie da dotrzeć do kogoś, natomiast problem polega na tym, że my nie potrafimy zakomunikować to, co nam leży na sercu. A jaki jest powód tego, że nie potrafimy najczęściej? Najczęściej jest to taki powód, że w drodze wychowania nie zostaliśmy nauczeni wyrażania siebie. Głęboką przyczyną jest też niskie poczucie własnej wartości i osoby często nie potrafią sformułować komunikatu jako własnego oczekiwania, tylko formułują komunikaty w formie pretensji, w formie żalu, a przecież tak powinno być. Czy to jest prawidłowo, że ty? To są komunikaty, które powodują agresję u drugiej strony, niedocieranie do istoty sprawy, mimo że tej osobie wydaje się, że przecież tak jasno się komunikuje. Tak? Czy też nadawanie tak zwanych podwójnych komunikatów. Z jednej strony tego, czego chcę, a z drugiej strony na przykład w warstwie niewerbalnej czy w jakimś dopowiedzeniu, prowokowaniu tej osoby do tego, żeby jednak zaprzeczyć wszystkiemu, co ja powiedziałem i odrzucić to, co powiedziałem. Jakiś przykład może pan podać? Jak zwykle zaprzeczysz temu, co teraz powiem i otwieram zdanie, tak? Nie mogę się po tobie spodziewać, że dotrze do ciebie to, że ja im pada oczekiwanie. To są takie sformułowania. Po stronie niewerbalnej tutaj nie pokażę, bo jesteśmy w radio. To są wypowiedzi, w trakcie których ktoś zupełnie bezwiednie kręci przecząco głową albo mówiąc jest w postawie agresywny, w intonacji głosu, w sposobie wypowiedzenia tego, co ona chce. Ja teraz modeluję troszeczkę. Jest właśnie zaczepność, właśnie nie ma tego spokoju, jest ta pretensja w głosie i to jest ta podwójność komunikatu. Stąd ważne jest właśnie zaczerpnięcie tej konsultacji specjalistycznej, bo terapeuta właśnie pomaga zwerbalizować, nazwać, nawet w niektórych podejściach terapeutycznych trenuje się konkretny komunikat, odgrywa się scenę, prawda? Robi się taką mini psychodramę. Ta osoba tak długo trenuje, aż uzyskuje taki sposób komunikowania, jaki chce i kiedy
jest przekonywująca i dopiero wtedy wychodzi do rzeczywistej sytuacji i próbuje nawiązać kontakt, być przekonywującą, przekazać swoją informację. Chociaż są też modele, tak jeszcze na marginesie podam, komunikowania się za pomocą listów. Też są ciekawą formułą i taką drogą do pojednania. Są rozpropagowane też w tej diecezji, chyba nie wiem, czy to się tutaj czasem nie zaczynały, spotkania małżeńskie Marriage Encounter, czy ten model komunikowania małżeńskiego za pomocą również pisania. To dotyczy małżeństw i rozwiązywania pewnych konfliktów małżeńskich, ale nie musi chyba tylko i wyłącznie taki sposób, takie narzędzie dotyczyć rozwiązywania konfliktów małżeńskich. Tak, tak, to też dotyczy rozwiązywania konfliktów w ogóle rodzinnych, bo czasami jest tak, że trudno jest mi coś powiedzieć mojej mamie, coś powiedzieć mojemu tacie i uczę się tego, jak to powiedzieć, jak się zachować, tak, i wtedy mniej mamy konfliktowych sytuacji, przyjmujemy konkretne, zdecydowane postawy, zachowania, nie boję się tych zachowań. Często wobec rodziców, będąc nawet dorosłym i leciwym mężczyzną czy kobietą, mogę mieć nadal jakieś obiekcje, prawda? I to trzeba przetrenować, że nie boję się swoich rodziców. Otwarcie mówię, co czuję, co przeżywam, co mi przeszkadza w naszym spotkaniu, w naszym dialogu. I to też jest potrzebne, takie przetrenowanie, jak najbardziej. Z tego wynikałoby, że właściwie w każdym wieku można się nauczyć mówienia o swoich uczuciach i takiego dojrzałego podejścia do drugiej osoby. Tak, w każdym wieku można się uczyć i to się zdarza rzadko, ale przychodzą osoby na przykład na takie, no nie terapię, ale takie konsultacje. Co mam powiedzieć, jak się mam zachować? I to są osoby, które mają 70 parę lat. Z szacunkiem do nich podchodzę, bo one autentycznie szukają dobrej atmosfery, dróg pojednania, czy też znalezienia sposobu życia, prawda? Bo też czasami już w bardziej zaawansowanym wieku są pewne nawyki, których się na pewno nie zmieni. Natomiast można nauczyć się troszeczkę inaczej spoglądać na te same sytuacje i inaczej je przeżywać. Skojarzył mi się tutaj taki żart o psychoterapeutach, o osobach, które chodziły właśnie do psychoterapeuty. Ktoś miał problem z moczeniem i chodził do psychoterapeuty i pyta się kolega, no i jak udało się? Tak? Mówi, tak, udało się. Już akceptuje to, że się moczę. Tak? Także można po prostu też podejść inaczej do tego samego problemu. To tak żartem. Dzisiaj o konfliktach, o tym, jak je rozwiązywać, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach rozmawiamy w audycji Rozwiń Skrzydła i jeszcze wrócimy do tego tematu po piosence. Rozwiń Skrzydła. Dzisiaj Rozwiń Skrzydła o tym, jak rozwiązywać konflikty, radzić sobie w trudnych sytuacjach i uczyć się wyrażać siebie. O tym rozmawiamy w tym świątecznym czasie, a pomaga nam rozwikłać te trudne nieraz tematy psychoterapeuta Piotr Domaracki. No właśnie, rozmawiamy o trudnych tematach, tematach związanych z konfliktami rodzinnymi. Rozmawiamy o tym, jak przeżyć święta bez udawania w tych wszystkich momentach, które właśnie mogłyby ze względu na jakieś konflikty wewnątrzrodzinne być dla nas trudne, a z drugiej strony nie stracić tych świąt, nie zginąć w czasie tych świąt. Mówił Pan na samym początku o tym, że wielkim nieporozumieniem jest taka próba życia bezkonfliktowego. Takie udawanie, że tak naprawdę mogę nie wchodzić z innymi w konflikty. To jest naturalna część naszego życia. No i w związku z tym te konflikty czasem powodują werbalne spory, jakimi są kłótnie. Jak te kłótnie konstruktywnie przeżywać, jak do tych kłótni konstruktywnie podchodzić? No, są nawet takie publikacje, gdzieś tam nawet czytałem, jakaś uczciwa kłótnia małżeńska, coś w tym rodzaju. Zdarzają się takie publikacje na ten temat. Chodzi o to, że rzeczywiście nie możemy tłumić naszych uczuć i emocji. W kłótni zdarza się, że właśnie nadajemy pewną ekspresję, nie tylko werbalną, naszym emocjom. Czasem także niewerbalną. Tak, czasem też niewerbalną. Może też właśnie po tym jakąś tam anegdotę na ten temat opowiem. Jak działa właśnie nadawanie pełnej ekspresji emocji, to jest ważne, natomiast co jest istotą w tym wszystkim, żeby zachować jakby właśnie ten chrześcijański wymiar tej kłótni, żeby nie używać obraźliwych i poniżających słów. Słowa oceniające, ty jesteś głupia, ty jesteś głupi, no trzeba na głowę upaść, żeby, i teraz pada jakiś tam cytat, czy jakąś kwestię wyciągania, to jest poniżanie drugiej osoby, ironizowanie.
Ja mogę być wściekły. Nie znoszę takich sytuacji, w których ty tak do mnie mówisz. W głowie mi się to nie mieści, nie potrafię się z tym pogodzić. Tak, to są słowa, które mogą padać, tak? One mogą padać głośno, tak jak to funkcjonuje. Oczywiście też, żeby nie było przerażenia, żeby pamiętajmy też o tym, że w tych kłótniach, żeby nie były świadkami dzieci, zwłaszcza małe, dla których krzyk, nieważne co my mówimy, dla których krzyk jest przerażający, jest formą przemocy. I tutaj nie możemy stosować wobec dzieci przemocy w ten sposób, że będziemy po prostu krzyczeć na siebie, chociaż nie będziemy używać obraźliwych inwektyw, prawda? Obraźliwych słów i jakichś słów wulgarnych, już nie daj Panie Boże, nie? Bo one są głęboko, głęboko raniące. Na tym w zasadzie opiera się taka uczciwa kłótnia. Uczciwa kłótnia odnosi się też do tego, że nie to ty jesteś taka, ty jesteś taki, tylko co takiego, co ty mówisz, albo co takiego, co ty robisz, powoduje we mnie złość. Jakie konkretne zachowanie, jakie konkretne zdarzenie powoduje, że ja się tak czuję, a nie, że to z powodu ciebie tak jest. Czyli oddzielanie faktów od osoby. Kłócimy się o zdarzenia, o sytuacje, o postawy, o zachowania, a nie o to, czy ty jesteś taka, czy ja jestem taki. Więc żeby oddzielić osobę z pełnym szacunkiem dla osoby, a z wszelkimi nerwami wobec sprawy, prawda? No bo to już tutaj na pewno nie pohamujemy dalej, prawda? To jest też tak, żeby z szacunkiem do człowieka, prawda? Żeby ten szacunek do drugiej osoby został zachowany, a reagujemy impulsywnie tak jak potrafimy. Pamiętam taką sytuację anegdotyczną, że kogo zaprosimy na chrzciny i co będzie przygotowane na te chrzciny i wersja mojej żony, moja wersja i tak argumentacje. Ja jakoś nie słyszałem, co ona do mnie mówi, jakie tam. No i ona kolejny argument, spokojna rozmowa. I tak rozmawiamy i tak gęstniała ta atmosfera i żona wycierała szklanki i ta jedna szklanka z Duralexu tak energicznie poszła w kierunku podłogi z kafelkami, prawda, wybuchła jak granat. I wtedy ja zrozumiałem, usłyszałem, co ona mówi do mnie, tak. I wiedziałem, aha, to o to ci chodzi. To dobrze, to niech będzie tak, jak chcesz, nie? Czyli tu nie było inwektyw, tu była pełna ekspresja, prawda, tych emocji. Właśnie, był dialog małżeński, tak? Pełny taki, uczciwa kłótnia z wybuchem prawie granatu, prawda? No właśnie, co z tymi emocjami? Troszeczkę już mówiliśmy na samym początku o tym, że czasami jest dobrze chwilkę przeczekać, żeby nie wyładować całej złości na tę drugą osobę. No ale z tą złością, generalnie wzburzeniem, coś trzeba robić. Jak sobie radzić z takimi silnymi emocjami? No to jest tak, no podstawa to jest wyrażanie w obecności tej osoby, która wyzwala tą złość. I to jest najbardziej zdrowe i najmniej później kosztujące. No zdarzają się sytuacje, kiedy my racjonalnie musimy wiedzieć, że pewne wyrażanie swoich emocji w pewnych sytuacjach no nie ma sensu, jest nie na miejscu, może być niezrozumiane, na przykład przez starszą osobę. On do niej to nie dotrze, ja tam sobie mogę pokrzyczeć i tak. No będzie tylko niezrozumienie, przerażenie w oczach tej osoby, o co mi chodzi i tak dalej. Po co, nie? Ja muszę coś z tymi emocjami zrobić gdzieś później. I to jest właśnie na przykład potem rozmowa z kimś, kto jest mi serdeczny i opowiedzenie o tych uczuciach, które mi towarzyszyły, kiedy rozmawiałem z tamtą osobą. Nie chodzi o obmawianie tamtej osoby, tylko o to, że jak ja się czułem wtedy, jak mi było trudno, żeby zwentylować te swoje uczucia. To jest jeden ze sposobów. Inny ze sposobów, mężczyźni go częściej stosują, idą porąbać drzewo, prawda, zagrają w piłkę, tak? To są takie metody, idę odreagować, tak? To jest takie, najczęściej mamy właśnie społeczne stresy, konflikty pojawiające się w pracy. Nam po prostu nie wolno czasami się asertywnie zachować w pracy, bo stracę tą pracę, bo coś się tam dzieje. Są organizacje, które dbają o asertywną komunikację, one się dobrze rozwijają, ale są organizacje, takie firmy, które nie dbają o to. No i wtedy trzeba przymknąć buzię, no i coś muszę zrobić z tym stresem. No nie, przecież jak przyjdę do domu, to zaraz wygarnę na dzieciaki i żonę, tylko właśnie to jest tak, że muszę znaleźć sposób swój na rozładowywanie emocji. Jeśli to nie pomaga, to znowu też jest zawracanie już jednak do pomocy specjalistycznej, bo być może coś, co mnie wyprowadza z równowagi u jakiejś tam osoby, czy u kogoś tam, mojego szefa w pracy, jakaś jego reakcja, czy jakaś jego postawa, to może być spowodowane, że ja mam jakąś drażliwość osobistą z rozwoju własnego, gdzieś z wychowania, z jakichś zaszłych spraw, z dzieciństwa i dlatego nie potrafię sobie z tymi sytuacjami radzić i reaguję
nieadekwatnie, niewspółmiernie do bodźca. Przeżywam zbyt mocno w stosunku do tego, co się w rzeczywistości dzieje. I to też jest właśnie zalecenie do tego, żeby korzystać z terapii, kiedy pewne zachowania i zdarzenia bliskiej mi osoby wywołują we mnie taką złość i taką reakcję, że ja bym nie wiadomo co zrobił, tak? A ktoś inny mówi, no słuchaj, no daj spokój, to ty masz anioła żonę, no co? No nie, no tak, no to jest wszystko w porządku. Czyli jeżeli ja tak drażliwie reaguję na tą sytuację, na takie zachowanie, to znaczy, że coś ze mną jest nie tak, a niekoniecznie ze współmałżonkiem. Także to są tego typu rzeczy. No pytanie jest też, jak sobie radzić z emocjami w czasie świątecznym, bo to są często sytuacje, które nas bardzo tak stresują. Dużo jest po prostu rzeczy do zrobienia zazwyczaj właśnie w tym czasie i to przedświątecznym, czasami też po świętach. Czy tutaj mamy jakiś klucz, jakąś radę możemy dać, jak sobie właśnie radzić, żeby choinka nie stała się źródłem konfliktu, kapcie w przedpokoju albo tym podobne drobne rzeczy, które jednak czasami urastają do rangi problemu. Albo żeby jedynym morderstwem było zabicie karpia przed Wigilią. No właśnie, ja myślę też tak, że to, co fajnie wprowadza atmosferę świąt i to, co łatwiej też przetyka komunikację, otwiera ją również w obszarach trudnych, to jest mówienie też dobrych rzeczy do siebie. To jest zaczynanie dnia z życzliwymi słowami. Ja teraz znowu też kleją mi się do głowy jakieś cytaty biblijne, nie pamiętam skąd. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. A więc mówmy dobre słowa do bliskich, do dzieci, mówmy dobre słowa do współmałżonków, mówmy dobre słowa do rodziców, do dziadków. Życzę ci miłego dnia. O, jadę do pracy, pięknie słońce wstaje, mogę zadzwonić do żony i powiedzieć, wiesz co, jak piękny jest wschód słońca, ja ci go podarowywuję. No i wtedy ona ma ładniejszy poranek też, nie? I to są takie, kiedy mówimy sobie dobre rzeczy, to wtedy też jest łatwiej potem powiedzieć trudne, wtedy nie ma problemów z jakimiś tam drobiazgami, z różnymi tam innymi sprawami. Mówić dobre rzeczy do dzieci, mówić im, jak się cieszę, jak cię kocham, jak się cieszę, że cię widzę, jaki masz dzisiaj ładny uśmiech, ładnie ci w tej bluzeczce, dziewczyną, to w tych sukienkach tak ładnie, o, jesteś cała w skowronkach, taka ładna jesteś, nie? Mówienie tego właśnie swoim bliskim dobrych, ciepłych słów. Cieszę się, że jesteś obok mnie. Żona mówi do męża. Jesteś dla mnie oparciem. Jak dobrze, że jesteś. Życzę ci miłego dnia, kiedy idziesz do pracy. Albo niech ten dzień świąteczny będzie dzisiaj dla nas radosny. I takie dobre życzenia, dobre słowa powodują, że mamy więcej cierpliwości, ale też umiemy komunikować uczucia. Może też to słowo dziękuję, czasami zapomniane, warto użyć w święta. To już nie tylko, to już jest nawet kwestia kultury, savoir-vivre, to jest oczywiście, że tak. Słowo dziękuję, wdzięczność w ogóle buduje radość. Także cieszę się, że jesteś, dobrze, że jesteś, nie? Dziękuję ci, że jesteś. Mówienie do bliskich osób. Kiedy ostatni raz powiedziałem żonie, powiedziałaś mężowi, dobrze, że jesteś. Cieszę się, że jesteś przy mnie. To są słowa, które budują, otwierają, na bazie których można potem trudne sprawy też załatwiać. Panie Piotrze, wspominał Pan anegdotycznie oczywiście, o takim momencie, kiedy jedynym rozwiązaniem konfliktu czy jakiejś trudnej sytuacji jest zaakceptowanie w pewien sposób tej przyczyny i na bazie tego szukanie rozwiązań, bo chociażby w relacjach międzypokoleniowych, jak Pan powiedział, wobec starszych ludzi nie możemy wyrazić naszej złości, bo to nie przyniesie najprawdopodobniej żadnych, a przynajmniej pozytywnych skutków. No i właśnie, jaka jest granica tego rozwiązywania konfliktów, a kiedy należy te przyczyny konfliktów, przyczyny, z powodu których konflikty powstają, akceptować i na tej bazie budować pojednanie? Ja myślę, że tak audycja radiowa, w ogóle jakby spotkanie na zasadzie takim eksperckim, nie da odpowiedzi na takie pytanie. Każdy z nas ma osobistą inną granicę, która zaczyna powodować takie głębokie zranienia u mnie, że nie mogę dalej akceptować. Muszę zacząć się chronić. Muszę z szacunku dla siebie postawić pewne granice, żeby nie dać się kolejny raz zranić. To, że ktoś nas kocha, to, że ktoś nas urodził, nie znaczy, że nas nie rani. Zdarzają się rodzice, którzy ranią, chcąc wyrażać swoją miłość, zupełnie niechcąc. I mimo, że im się to mówi, do nich to nie dociera, będą ranić dalej. I jakby drugie osoby muszą się nauczyć chronić przed tymi zranieniami. Kiedy ja odczuwam, że to jest kolejny raz bolesna sytuacja dla mnie i kiedy kończy się moje spotkanie z rodzicami bólem, to ja powinienem sięgnąć po pomoc indywidualnie, gdzie, jak powinienem się chronić przed takimi bolesnymi sytuacjami. Bo to nie jest kwestia tylko zaakceptowania. Bo to może naprawdę rozstroić cały system nerwowy i mało tego. Ja obserwuję czasami takie niedobre sytuacje,
że kiedy jest ktoś raniony, to potem w życiu dorosłym rani swoje własne dzieci zupełnie nie chcąc, powielając wzorce wychowawcze. Kiedy czasami ze swoimi klientami rysuję genogram i analizujemy sytuację rodzinną od dziadków do dzieci, które ta osoba ma, ona w pewnym momencie reflektuje i mówi: mój Boże, kochany, ja cały czas przysięgałam, że nigdy w życiu swoim dzieciom nie zafunduję tego, co mnie zafundowano, a robię dokładnie to samo. Także takie akceptowanie, no nie prowadzi też do niczego dobrego, bo po prostu nawet nie wiemy, kiedy my zaczynamy też ranić. Więc myślę, że kiedy czujemy ból, kiedy czujemy krzywdę, jeśli się to zdarzyło raz, no. Natomiast kiedy ta sytuacja się powtarza, zaczyna być regularna, należy sięgnąć po pomoc. Należy się zastanowić, co jest takiego, jak mogę się obronić, jak się chronić, bo tak słusznie tu przed chwilą było powiedziane. Wszczynanie awantur, wyrażanie emocji wprost, no myślę, że nie zawsze będzie prowadziło do czegoś dobrego. Wręcz zaogni sytuację, zostaniemy z poczuciem winy. Po co nam to? Kiedy przepraszam wystarczy, a kiedy nie? Kiedy powinniśmy już odpuścić, słysząc od tej drugiej strony, z którą trwamy w jakimś konflikcie, która sprawiła nam jakąś przykrość? Kiedy słyszymy od niej słowo przepraszam? Kiedy to dla nas powinno być już wystarczające zakończenie konfliktu? A kiedy nie powinniśmy po samym słowie przepraszam odpuszczać? Kiedy słowo przepraszam jest czymś, co próbuje się nam włożyć jako, no widzisz, przeprosiłem, to musisz mi wybaczyć. Ale ja i tak nie zmienię swojej postawy. Kiedy wiemy, że ta osoba nie chce zmienić swojego zachowania. Kiedy nie uznaje krzywdy, jaką mi wyrządza. Dobra, taka uparta, jesteś uparty, proszę bardzo, przepraszam. No to tu nie ma tego żalu. Ja znowu będę się odwoływał do 5 warunków dobrej spowiedzi, nie? Jeżeli przyjmujemy przepraszam, to jest pojednanie, prawda? Czyli ja wybaczam tobie. Mogę wybaczyć wtedy, kiedy ta osoba zachowa się, jak przy spowiedzi autentycznie żałuje i ma świadomość krzywd, jakie mi wyrządziła. To jest, wtedy mamy pełne pojednanie. Wtedy nie drążmy w tych sprawach dalej. Natomiast czasami wymaga to powiedzieć: słuchaj, ty mnie przepraszasz, widzę, że szukasz pojednania. Trudno jest mi wybaczyć tobie, ponieważ to, co się wydarzyło, było tak strasznie bolesne dla mnie. To wymaga, żebyśmy jeszcze porozmawiali. Albo to wymaga, żebym ja ci napisała, jak bardzo byłem zraniony, gdy. I często nie potrafimy tego powiedzieć wprost do osoby, ale może właśnie napisać nawet w formie listu. Kiedy mówiłeś tak i tak, gdy się zachowywałeś tak i tak, to ja się czułem tak i tak. To mówienie o głębokości zranień powoduje, że rzeczywiście to pojednanie potem jest pełne. Uświadomienie, jak głęboko zostałem skrzywdzony. Kiedy wiem, że ta druga strona ma świadomość, jak głęboko mnie skrzywdziła, jej słowa przepraszam wtedy jak najbardziej przyjmujemy. Jest jeszcze piąty warunek dobrej spowiedzi. Dzisiaj o tych warunkach trochę mówiliśmy. O odniesieniu ich do naszych sytuacji konfliktowych. Piąty warunek mówi o zadośćuczynieniu Panu Bogu i zadośćuczynieniu bliźnim. No i myślę, że tutaj przy okazji tego wychodzenia z konfliktów rodzinnych, to zadośćuczynienie też chyba w jakiś sposób jest ważne. Jak najbardziej. Te gesty właśnie zadośćuczynienia są bardzo ważne. One raczej powinny wypływać od tej osoby, która sama dokonała krzywdy, prawda? Która skrzywdziła. Że ona wręcz powinna sama jakby się zainteresować. No w jaki sposób ci to mogę teraz wynagrodzić? I to tak może nawet nie jest kwestia nawet samego dialogu, jak ci to wynagrodzę, co postawy właśnie odmiennej do tej, która była raniąca. To jest właściwe takie zadośćuczynienie, szukanie postaw, zachowań, czy znajdowanie w sobie energii do zachowań, które będą radosne, a tamte były przykre, prawda? To jest najlepsze zadośćuczynienie, nie? Nie kajanie się, nie wykupywanie się, prawda? I nie mówienie, no to dobra, to ja pójdę na pielgrzymkę do Częstochowy teraz pieszo, za to, że ciebie tam po prostu tam kiedyś tak brzydko wyzywałem. Albo kupię ci jakiś prezent. Tak, albo kupię ci kwiatki, masz tutaj, tak, to teraz będzie. Aczkolwiek te kwiaty też są dobrym gestem, natomiast myślę, że właśnie nie chodzi o te kwiaty, tylko chodzi o te gesty, których wyzwalamy radość, to, że płoną takie radosne ognie w oczach tej drugiej osoby, nie? To wszystko możecie Państwo czynić przez cały rok, nie tylko w okresie świątecznym, choć święta myślę, że mogą skłaniać i sprzyjać temu, aby te długotrwałe konflikty rodzinne rozwiązywać, a przynajmniej, jak nasz dzisiejszy gość powiedział, umawiać się na poświąteczny czas na rozwiązanie tych długotrwałych konfliktów. A naszym gościem był dzisiaj pan Piotr Domaracki, psychoterapeuta,
z europejskim certyfikatem psychoterapeutycznym, pracujący w Centrum Edukacji i Terapii w Czechowicach-Dziedzicach. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. I żegnamy się już z Państwem, życząc dobrego czasu świątecznego. Joanna Raś. Aneta Kuberska. Do usłyszenia.